Dzień dobry kochani, ja mam imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na przegląd roślin w ceramisie oraz aktualizację Anthurium clarinervium. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj kochani chciałam się z Wami podzielić pierwszymi moimi wrażeniami, jak się mają rośliny w ceramisie i dać znać, co słychać u jednego z największych nieszczęść naszego zielonego domku, czyli choroba grzybowa na Anthurium clarinervium. Zaczniemy może od tych roślin w ceramisie. Pierwszy, którego złapałam, to birkin. To jest taki birkin, który ja kupiłam bardzo, bardzo dawno temu na zielonym parapecie. To jeszcze były takie czasy, że birkiny nie były w marketach spożywczych, nie było szansy kupienia ich w Biedronce, nie było szansy zakupu ich gdzieś w Dino i tak dalej. No jak widać, jeden listek jest taki smętny, więc ja go sobie, o, już nawet odpadł. Ogonek też urwę. Natomiast cała roślina generalnie widzę, że się prezentuje całkiem nieźle. Naprawdę jestem zadowolona z tego wyboru. One są w takich osłonkach plastikowych z Biedronki. Tutaj były takie filodendrony skandensy w bardzo niskiej cenie. Myślę, że wielu z Was może mieć podobne. Były w różnych kolorach takie plastikowe osłonki. Akurat skandens był w różowych, więc mam kilka takich różowych. One mam taki, teraz zeszuszczyć, one mają też taki bardzo spoko, taką wypustkę na środku, która powoduje, że ma ta woda gdzie nadmiar odpłynąć, więc podlewałam to taką metodą, że był po prostu przelewany. Teraz sobie przeschnął, więc znowu go podleję. Ceramis to są takie sympatyczne, jak widać, nieduże, takie malutkie, różowe granulki z gliny. Jest to podłoże mineralne, nieorganiczne. Z tego co wiem, bardzo dobrze taki typ uprawy właśnie semihydroponicznej, czyli polegającej na tym, że nie napowietrzamy dodatkowo wody, tylko właśnie mamy jakąś tam substancję typu leka, czyli keramzyt, ceramis, perlit i przelewamy je wodą. Jak na razie eksperyment myślę, że ma się całkiem nieźle. To była sadzonka, która po bardzo nieudolnym z mojej strony, moja wina totalnie, rozsadzaniu, bo to była taka bryła korzeniowa, znaczy to była taka sadzonka składająca się z trzech stożków wzrostu i przy rozsadzaniu po prostu ten fragment praktycznie całkowicie stracił bryłę korzeniową i wymagał ponownego ukorzenienia. Więc ja go ukorzeniłam w wodzie i roślina ta miała takie korzenie, które wytworzyła w wodzie, dlatego myślę, że to przejście właśnie z takich sadzonek ukorzenionych w wodzie do semihydroponiki to jest chyba idealna droga, bo tak jak widać roślina się świetnie w tym odnalazła, także no jestem mega pozytywnie zaskoczona tym, jak to wszystko jest i na pewno jest to duży plus dla wszystkich z Was, którzy mają problem z ziemiórką, ponieważ w takich uprawie ziemiórki po prostu nie ma, bo ziemiórka szuka ziemi, szuka takiego podłoża, takiego typu bigos, gdzie są gdzie jest materia organiczna, bo to właśnie o to chodzi, że gdzieś ona szuka tego miejsca, gdzie by te jajka złożyć. No i potem, żeby te larwy tam miały co zjadać, a jak zjadają, no to przy okazji też niestety zjadają też nam korzenie, więc o ile ta forma muszki nas wkurza i denerwuje, no to najbardziej szkodliwa dla roślin jest tak naprawdę to stadium, które gdzieś tam między korzeniami się pojawia i dopiero potem dorosły okaz wyfruwa nam czasem prosto w oko. Także tak to się prezentuje. Myślę, że ten birkin naprawdę nieźle. Jestem zadowolona, że wybrałam dla niego akurat takie podłoże, a nie podłoże takie, które stosowałam do tej pory standardowo. Także ciekawa jestem, czy Wy już też zaczęliście przygodę swoją z ceramisem albo keramzytem, jakąś inną formą semihydroponiki. No dla mnie pierwsze gdzieś można powiedzieć tygodnie w tej opcji, ale myślę, że więcej roślin na pewno trafi. Mam zresztą w worku jeszcze sporo tej substancji. Jest też na kanale film, w którym pokazuję, jak otwieram tą paczkę, jak pokazuję cały proces przesadzania roślin. Także Wam go gdzieś tam podlinkuję. Gdzieś się ten link dla Was, odnośnik do tego filmu pojawi. Jak widać, warto. A druga roślina, która trafiała do ceramisu, to syngonium. To jest moje syngonium velocianum.
To jest syngonium o takich naprawdę bardzo ładnych, kontrastowych nerwach. Ja bardzo lubię takie liście. Lubię generalnie rośliny o zielonych liściach, ale bardzo, jeżeli ja już mam coś wybrać, to bardzo lubię, jeżeli są właśnie takie kontrastowe nerwy. Bardzo mi się to podoba też na alokazji Black Velvet, na Anthurium clarinervium. I to jest taka super popularna, tania roślina, taki zwyklak. Ja też miałam mój okaz. To jest z mojego okazu, który dorósł do 1,80 m, prawie 2 metry miała ta roślina, a jeszcze była taka pozakręcana o taki metalowy cylinder, więc naprawdę duży okaz potrafi z tego urosnąć. Popatrzcie tylko, jakie grube są ogonki liściowe, to się dopiero sadzonka zaczyna. Natomiast sam pęd jest gruby jak palec, albo nawet więcej. One mają taką... To jest syngonium, które jest bardzo mocnym, silnym pnączem i naprawdę ja bym powiedziała, że można je porównać naprawdę do monstery, ponieważ potrafi bardzo tak się rozrosnąć. Także to jest babyk, to jest maluszek, to jest doniczka. To jest doniczka ósemka, to jest raptem 3, 4, 5 liści, z czego te dwa to są takie w ogóle maluszki, które w ogóle nie pokazują nawet tych cech charakterystycznych, także to jest takie maleństwo, ale to maleństwo ma w sobie potencjał na naprawdę ogromną, ogromną masę zieloną, także jeżeli szukacie czegoś, to takie bardzo pospolite syngonium mogę Wam serdecznie polecić. Bardzo podobne syngonium do tego, to jest syngonium batik. Natomiast cena jest, można powiedzieć, na dwóch biegunach, więc jeżeli szukacie tańszej alternatywy, to postawcie na tą odmianę, nie będziecie żałować. Naprawdę jest to świetna roślina i widzę, że się w tym ceramicie też odnalazła się znakomicie, także jestem ciekawa, czy macie taką odmianę, czy może macie właśnie syngonium batik. Batik ma więcej tych jasnych fragmentów, wygląda tak bardziej, można powiedzieć, taki wzór koronkowy, ale ta odmiana, jeżeli ma zapewniony dobry dostęp do światła, to też naprawdę zachwyca. Naprawdę popatrzcie jeszcze raz, a to jest taka, mówię, jeden z pierwszych takich liści. On jeszcze nie jest w pełni tak wybarwiony, jak to nie są jeszcze pełne możliwości tej rośliny. Także taki maluszek, taki babyk, ale naprawdę wspaniały, także te syngonium polecam i jak widać w ceramicie ma się naprawdę bardzo dobrze. No i przejdźmy już do mojego czarnego serca, które łamie moje serce. Anthurium clarinervium. No jakiś czas temu przycinałam. Tu jak widać te dwa liście, które wtedy tylko liście zżółkłe, to już te ogonki całkowicie obeschły, więc bez strachu i żalu mogę już je pousuwać. Lubię poczekać, aż te ogonki same zeschną, ponieważ łatwiej jest usuwać te tkanki, jak one są już suche. Nigdy nie wiemy, czy roślina na przykład nie zechce nam tutaj gdzieś wypuścić bocznego pędu. Po co sobie tak jakby zmarnować szansę na piękniejszą roślinę. Także ja lubię obciąć, poczekać. One dość szybko po cięciu obumrą. No i tutaj takiego zostawiłam boroczka, biedaczka. I jak widać, no niestety dalej te zmiany takie się przenosiły. To jest kolejny przykład na to, że nie warto na siłę zostawiać jakichś liści na roślinie, licząc na to, że coś z tego jeszcze będzie. No nie będzie, tak to wygląda. Ja zawsze jakoś tak lubię dać tam jeszcze dodatkową szansę, ale no życie pokazuje, że nie będzie. Tutaj natomiast pozytywna wiadomość jest taka, bo tutaj taka sama końcóweczka, tylko miała kropkę taką obcięta i nic się dalej nie dzieje. Natomiast tutaj widzę, że się takie lekkie wybarwienia dwa pojawiły. Zobaczymy, co z tego będzie dalej, ale zastosowałam środek systemiczny i widzę, że jest lepiej, więc chcąc tej roślinie zostawić trochę czegoś, czym by mogła jednak tą fotosyntezę przeprowadzać, no to też jeszcze z tego odetnę taki kawałek. I tak to się teraz prezentuje. No a nowy liść ma się okej. Okay. Także chociaż tyle. Powiem, że jestem zdruzgotana, bo to było anturium, które zresztą widzicie, jak jest wielkie. Jakie te ogonki są długie. To było anturium, które miało bodajże 9 liści. Chyba 9 liści, albo nawet 10 liści.
I z tego wszystkiego praktycznie zostałam z jednym, które jest takie bez uszczerbku. Te drugie, drugi liść, który jest w miarę, no i ten trzeci, który musiałam podciąć. Także z dużej, ogromnej, dorodnej sezonki wylądowałam na takim ogryzku trochę, ale tak mówię, no trudno. Siła jest w korzeniach, tutaj widać pęd, pęd jest duży, pęd jest gruby, także mam nadzieję, że ona teraz, jak już wreszcie będzie zdrowa, przyjdzie wiosna, a już my jesteśmy po nowym roku, także tego dnia będzie nam przybywać na ten zajęczy skok, miejmy nadzieję. No to wszystko pójdzie ku dobremu i zobaczymy po prostu, jak będą wyskakiwały nowe liście, no wiadomo, nie liść za liściem, bo to jest Anthurium clarinervium, czyli tutaj mamy jeden liść i jeden kwiat. Jeden liść i jeden kwiat. Dlatego ja też pokazywałam na poprzednich filmach, jak to rozpoznać, czy to jest kwiat, czy to jest liść. I ja, jak się upewniam, że to jest akurat kwiat, to go usuwam wcześniej, żeby roślina się nie osłabiała, ponieważ ja nie mam planów, żeby tworzyć hybrydę, nie mam planów, żeby rozmnażać ją z nasion, także jedyne, co mnie interesuje, to ja chcę więcej takich liści, także chcę z powrotem mieć roślinę, która będzie taka bujna i mam nadzieję, że wkrótce to się stanie, także jeżeli myślisz o dodaniu do swojej kolekcji w tym roku Anthurium clarinervium, to jest to piękna roślina, natomiast jest zdecydowanie z tych bardziej wymagających i do mnie trafiła z objawami przelania. Myślałam, że sama odpowiednia pielęgnacja na dalszym etapie załatwi temat, a okazało się, że no nic bardziej mylnego i niestety te kilka miesięcy później jesteśmy w momencie, w którym musiałam zrobić sporą czystkę na roślinie, musiałam się pozbyć dużej ilości liści i tak jak widać, no zostałam o tych 2,5 liścia w zasadzie, a tak naprawdę powinny zostać tylko te dwa, także tak ku przestrodze, jeżeli kupujecie roślinę albo wymienicie się na roślinę i ona jednak ma objawy przelania, to ja teraz z tych doświadczeń, które mam po tych kilku miesiącach, to już bym się nie łudziła, tylko od razu zastosowała środek systemiczny, zrobiłam to zdecydowanie o co najmniej pół roku za późno. Pół roku za późno i no żałuję tego, bo to był stracony czas. Kolejne liście, które wychodziły, mogły już wychodzić zdrowe. Polecam też środki systemiczne, szczególnie, że Anthurium clarinervium ma właśnie taką welwetową strukturę liści. Ona jest taka, bo tu mam kanapę za sobą zieloną welwetową, więc to nie jest, to jest takie coś pomiędzy welwetem a azamszem. Natomiast jest przepiękne, błyszczące, te białe fragmenty też się cudownie w świetle mienią, tam jest, są uwięzione pęcherzyki powietrza, podobnie jak u scindapsusów. Naprawdę piękna roślina, polecam ją, warto ją mieć w swojej kolekcji. Ceny rzeczywiście bardzo się zredukowały, obecnie w okolicach 100 zł, to jest mniej więcej ten budżet, jeżeli macie na jakąś roślinę. Na pewno uda Wam się kupić sadzonkę i to podobnej wielkości jak moją, jeżeli chodzi o ilość liści, bo pewnie będzie miała 2 lub 3 liście. No, natomiast może być różnica w wielkości generalnie tego pędu i systemu korzeniowego. Natomiast anturia nie są zbyt łatwe, dlatego myślę, że to się przekłada też na ich nieco mniejszą popularność niż na przykład monster filodendronów, czy tych kolekcjonerskich odmian scindapsusów, czy epipremnum. Troszkę mniej wybaczają i raczej bym powiedziała, że taka roślina już dla osób, które są średnio gdzieś zaawansowane, pierwsze swoje jakieś tam już przejścia z roślinami mają za sobą. Jeżeli ktoś, kto jest początkujący, kupi sobie taką roślinę, no to może się rozczarować, że po prostu poniesie jakąś tam porażkę w uprawie. No i nawet jeżeli ta roślina już teraz nie kosztuje kilkaset złotych, tylko można kupić ją za kilkadziesiąt lub 100 zł, no to dalej szkoda, żeby akurat na takiej roślinie trenować i dopiero zaczynać się gdzieś uczyć, jak to z tymi roślinami postępować. Także taka moja rada, może nie w pierwszej kolejności, tylko kupcie to, jak już troszkę przetrenujecie się z roślinami. No ja jestem pozytywnie nastawiona, że uratuję ją, że wszystko wygląda też, że no nie pójdzie na zmarnowanie. Byłoby mi niezwykle przykro, gdyby miało się coś z niej stać. No jest to jedna z tych roślin, które mam z wymiany, z którymi jestem bardzo silnie gdzieś związana i które naprawdę sprawiły mi ogromną radość, kiedy pojawiły się w naszym domu. Dlatego właśnie taka roślina cieszy i mam nadzieję, że będzie z każdym tygodniem i z każdym miesiącem cieszyła bardziej i że pojawią się kolejne liście. Ja Wam, kochani,